Aleksandra Buszta-Bąk, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie. Najbliższe spotkania muzyczne w ramach cyklu Koncerty za zamkniętymi drzwiami przygotowaliśmy z myślą o dzieciach. A to dlatego, że już za kilka dni Międzynarodowy Dzień Dziecka. Mówię przygotowaliśmy, ponieważ wszyscy wykonawcy, których będziemy oglądać i słuchać przez kilka najbliższych dni, to stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Jest to stowarzyszenie, które koncerty w Zamku Królewskim w Warszawie organizuje już od momentu otwarcia naszego muzeum dla publiczności po odbudowie zamku.